Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.
Przeszedł on dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto słowo Boże. Przez ten sakrament chrztu każdy z nas
przyjęty już od Chrystusa, staje się dzieckiem samego Boga. Ten sakrament, proszę zauważyć, wprowadza nas do wspólnoty Kościoła. Co jest najważniejsze, każdy człowiek rodzi się w grzechu pierworodnym, z tą zmazą nieposłuszeństwa pierwszych rodziców i to właśnie nowa Ewa, z której rodzi się Jezus Chrystus, daje nadzieję zbawienia dla każdego człowieka. I dzisiaj spróbujmy przypatrzyć się temu sakramentowi. Powiedziałam, że pierwszy, najważniejszy, bez którego nie można przyjąć innych sakramentów. Powiedziałem, że czyni nas dziećmi Bożymi. W naszej parafii takowy sakrament chrztu, sakrament naszej wiary przyjęło 48 dzieci. Ale proszę zauważyć, kiedy próbowaliśmy dokładniej sprawdzić, jak jest z tym sakramentem w życiu tych młodych ludzi, którzy proszą o jego przyjęcie, zauważamy, że 7 rodziców właściwie gdzieś po drodze się zagubiło. Bez sakramentu małżeństwa, nawet bez związku cywilnego, proszą o ten sakrament. Jeżeli to jest sakrament wiary, który wprowadza do wspólnoty Kościoła, to w tym momencie, kiedy ich przyjmuję, zastanawiam się, czy oni są wierzący. Bo jeżeli oni nie mają przyjętego sakramentu małżeństwa, to piszą oświadczenie, że ci, którzy są chrzestnymi, są w pełni świadomi tego obowiązku. Nie ciąży na nich żadna kara. Nie żyją w grzechu. I kiedy prosi się o takich chrzestnych, to oni często mówią, że przecież jest taki świat. Zatem, jeżeli ty odrzucasz sakrament małżeństwa, to dlaczego prosisz o ten sakrament dla swojego dziecka? Nie masz świadomości wiary, która ci powinna towarzyszyć właśnie w pragnieniu, aby twoje dziecko żyło w Chrystusie dla Chrystusa i przez niego otrzymało zbawienie. Kapłan, kiedy udziela tego sakramentu, mówi: drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Oni odpowiadają: jesteśmy świadomi tego, ale nie z tą świadomością, kiedy ważniejsze rzeczy są w głowach, które trzeba zrobić, że trzeba zaprosić rodzinę, że trzeba mianowicie wybrać salę, trzeba przygotować takie czy inne menu. Co dzisiaj dzieje się z tym sakramentem? I wtedy jakby na potwierdzenie tego, że ci rodzice jakby nie spełniają do końca swoich obowiązków, pyta się, czy wy chrzestni jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wychowaniu i wypełnianiu jego obowiązków? Czasem człowiek się zastanawia, czy w duchu wiary ci chrzestni nie przyjmują na siebie wielki ciężar, który trzeba później do końca wypełniać. Ale idziemy dalej. Proszę zauważyć, wyrzeczenie się zła. Kapłan pyta rodziców chrzestnych, wszystkich, którzy są obecni na tej ceremonii: czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się grzechu?
Mówią tak. Ale ten sakrament małżeństwa, który by mogli na przykład przyjąć bez problemu, nie mają przecież żadnej przeszłości. Oni mówią, że my musimy się dobrać, tak dobrywają się przez wiele lat, czas ucieka, przychodzi kolejny sakrament, przychodzi jakieś zamyślenie, no co inni ludzie powiedzą, bo zazwyczaj rodzice odchodzą ze swoim dzieckiem do Komunii Świętej i wtedy próbują to naprawić. Czy na tym polega wiara? Chrzest jest sakramentem wiary. I nikomu nie wolno go przyjmować bez żywej wiary w swoim sercu. O tym musimy pamiętać. Już Tertulian w 213 roku o tym wspominał, że kto nie żyje w wierze, nie może prosić o ten sakrament chrztu na samym początku dla siebie, ale także dla swoich dzieci. Bo to dziecko później, po przyjęciu tego sakramentu, jest obrazem samego Boga. Pyta się kapłan dalej. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy oni się wyrzekają wszelkiego zła? Przecież dalej żyją razem. Jeszcze innym mówią, jak mają żyć, jak mają postępować. Mówią, że trzeba być trendy, że trzeba żyć na współczesny świat, tak jak lansują media, co przeczytam w internecie. Zatem kolejne pytanie kapłana jest takie, czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wyrzekają się? I potem padają pytania kolejne, o wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czyli tej ziemi, do której należy, przez którą przechodzę, którą przemieniam, którą Bóg mi daje, abym pomnożył dobra tej ziemi dla siebie, dla drugiego człowieka. Czy wierzę w umęczonego i zmartwychwstałego Chrystusa? Kolejne pytania. Zatem, bracia i siostry, ta dzisiejsza niedziela Pańskiego każe spojrzeć także na nasz chrzest. Czy żyję w taki sposób, do którego mnie ów sakrament powołuje? Na to pytanie musimy odpowiadać codziennie przez wyznawanie swojej wiary, przez życie tym sakramentem, przez miłość do drugiego człowieka. Nie mogę pewnych praw wiary przyjmować, innych nie, bo inni tego nie robią. Nie mogę odrzucać tego czy innego przykazania, dekalogu, bo dzisiaj właściwie tego inni nie robią. Ty jesteś w Kościele, a Kościół to jest jednoczenie wszystkich chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża przez wyznawanie tej samej wiary, przyjmowania tych samych sakramentów, każdy z nas dąży do zbawienia. Sakrament chrztu. Jakże wielka jest jego rola w Kościele. Czy uświadamiamy sobie, że mogę nazywać się dzieckiem samego Boga? Skąd wiemy, że ów sakrament trzeba przyjąć? Bardzo często pada to pytanie w kancelarii, jeżeli wchodzimy w kwestię wiary. Wtedy trzeba przywołać te słowa, które Jezus Chrystus mówi do swoich apostołów, kiedy tworzy ten Kościół. Idźcie na cały świat, udzielajcie mu chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi dalej, komu grzech odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane.
i mówi: kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Zatem jak powinno wyglądać to życie z Ducha Świętego? I znowu trzeba brać Pismo Święte do ręki, żeby nasza wiara była mocna, żywa, aby mógł na co dzień o niej świadczyć. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tak patrząc na współczesny świat, tego nam przecież brakuje. Brakuje miłości. Brakuje tej chęci życia, tej radości na co dzień. Bo nie żyje owocami Ducha Świętego. Nie żyje sakramentem chrztu, bierzmowania. Brakuje mi tego wewnętrznego pokoju, który powinien gościć w moim sercu. Brakuje mi cierpliwości do drugiego, do tego, który jest w domu. Brakuje mi uprzejmości na co dzień, dobrego słowa. Brakuje mi wierności we wszystkim czasem. W obowiązkach, w pracy, w miłości, w małżeństwie. Łagodności względem drugiego człowieka, który jest gdzieś tam koło mnie, względem dzieci, żony, swoich rodziców. I brakuje mi właśnie opanowania. Jeżeli z wiarą przyjmuję ten sakrament i żyję owocami Ducha Świętego, to ten sakrament działa cuda. Więc odnawiajmy dziś wewnętrzny ten sakrament w swoim sercu. Niech on nas przemienia, zmienia, tak abyśmy byli ludźmi wiary, miłości, pokoju i dobra. Amen. Powstańmy teraz i złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Aby rozwijali sobie dar łaski otrzymane przez posługę Kościoła.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkie rodziny, aby w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego odnajdywały źródło miłości i siły w codziennych zmaganiach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dziś modlimy się i składamy dziękczynienie, prosząc o potrzebne łaski dla Bernadety w 87. rocznicę jej urodzin. Prośmy, aby ta modlitwa została wysłuchana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, abyśmy byli wierni przyrzeczeniom chrzcielnym i rozwijali nasze życie wewnętrzne przez codzienną modlitwę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj łaskawie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Głos rozległ się z nieba.
abyśmy uwierzyli, że Twoje słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, wstępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 z Chrystusem i Chrystusem.
zła wszelkiego i obraź nasze czasy pokojem. Spolcz na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, Twoje i władza. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ja na ten szczególny czas życzę wszelkich łask.
wszystkim błogosławię. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.